Jak odszukać swoją ścieżkę w fotografii? Jaki rodzaj fotografii wybrać? Na te pytania będę dzisiaj odpowiadał. Witam Was serdecznie w moim vlogu o fotografii, podróżach i przygodach, czyli sprawach, które w życiu każdego człowieka są najpiękniejsze i najciekawsze. Marek Waśkiel, Markowy Vlog o fotografii. Szukam właśnie nowych plenerów. Jak zwykle podczas wędrówki mam odrobinę czasu, aby odpowiedzieć na Wasze pytania, które pojawiają się systematycznie w mojej skrzynce mailowej. Ostatnio pojawiło się pytanie dotyczące tematyki następującej. Jak odszukać swoją ścieżkę w fotografii? Jaki rodzaj fotografii wybrać? Rzecz jasna, finalny wybór będzie bardzo, bardzo prosty, ponieważ warto fotografować to, co szczególnie lubimy. Fotografowałem wiele różnych tematów. Fotografowałem w różnych miejscach i za pomocą różnych technik i technologii. I dlatego ten wybór obecnie jest w moim wypadku bardzo, bardzo łatwy. Natomiast jeżeli Ty dopiero zaczynasz swoją drogę fotograficzną i niewiele wiesz o fotografii, to warto spróbować wszystkiego, na co tylko ma się ochotę i okazję. Jeżeli spróbujesz fotografii portretowej, jeżeli spróbujesz fotografii makro, czy też zajmiesz się fotografią sportową, mody, na to wszystko jest teraz czas i jeżeli jest okazja ku temu, żeby spróbować tych rodzajów fotografii, to warto, warto nimi się zająć. Bo dopiero jeżeli przejdziemy przez kilka owych ścieżek, owych etapów, będzie nam zdecydowanie łatwiej wybrać to, co lubimy. Bo kluczem do wyboru jest potem radość fotografowania. Czyli to, co sprawia nam największą przyjemność, powinno zajmować nam najwięcej czasu. O wyborze będą też decydować nasze preferencje osobiste, cechy charakteru. Nie każdy z nas jest przecież identyczny. Niektórzy lubią akcje, niektórzy lubią sytuacje, w których dzieje się bardzo dużo wokół nich, a inni potrzebują ciszy i spokoju. Jedni z nas będą opanowywać techniki fotografowania szybciej, inni znacznie wolniej. Tak czy siak, ta droga do ulubionego tematu fotograficznego może być długa, ale dzięki temu może być też bardzo ciekawa. Po prostu wyboru powinniśmy dokonywać powoli i cierpliwie, zastanawiając się nad tym, co szczególnie nas pociąga. Przepiękne odbicie tutaj są w wodzie. Teraz przez chwileczkę nimi się zajmę i potem wrócę do mojej opowieści o różnych rodzajach fotografii, jak je wybierać. Światło tutaj bardzo ładnie się odbija w wodzie, faluje i dzięki temu powstają bardzo piękne odbicia. Już Wam je pokazuję, bo naprawdę jest to coś niezwykle efektownego i warto przyglądać się takim elementom, ponieważ one będą tworzyć fantastyczne rozwiązania. Ja jestem teraz nad jeziorem, poszukuję różnych tematów związanych z opowieścią o jeziorze i dlatego chciałbym, aby moja opowieść była jak najbardziej różnorodna, a przez to po prostu ciekawa. Dlatego staram się poszukiwać różnych form. Przepięknie to wygląda, bardzo ładne są odbicia z taką plamą światła. Ok, ostrość ręcznie nastawię, bowiem wówczas będę miał największy wpływ na te wszystkie strefy ostrości, które tutaj powstają. Przepiękne bokie możemy, teraz to sobie nakręcimy, żebyście widzieli też właśnie nieostrości, prawda, które możemy tworzyć i potem przechodzić do pięknych stref ostrości i w ten sposób będziemy mieli bardzo piękny obraz.
Dobrze, teraz odpowiedni czas i do dzieła. Dobrze. Ok. Dobrze, troszeczkę ISO do góry. ISO do góry. Skrócić czas ekspozycji. I można to jeszcze popracować bardzo ładnie filtrem polaryzacyjnym, który po prostu wzmocni lub osłabi odbicia. Teraz będziemy widzieli efekt. Pokażę Wam to też teraz na fragmencie filmu, kiedy zacznę operować filtrem polaryzacyjnym. Zobaczycie, jak zmienia się tafla wody, że nagle nie widzimy dna, a teraz widzimy piaszczyste dno. I w zależności od efektu, który chcemy zarejestrować, tak możemy ustawić ów filtr. Według mnie teraz będzie to najlepsze rozwiązanie i tak wykonam kolejne ujęcie. Też możemy się przesunąć względem fotografowanego obiektu. Teraz woda. Wszystko będzie zależało też od tempa poruszającej się wody. Ten efekt będzie po prostu odmienny. Dobrze. Dobrze to wygląda. Jeszcze poszukam teraz troszeczkę innego kąta. Dobrze, kilka zdjęć zostało teraz już przeze mnie zrealizowanych. Możemy udać się dalej. Ważnym elementem, ważną cechą charakteru jest chęć poszukiwań, czyli nie koncentrowanie się już na raz poznanych rozwiązaniach, ale poszukiwaniu takich ścieżek, które mogą doprowadzić nas do jeszcze ciekawszych zdjęć. Z większą łatwością potem będziemy fotografować różnego rodzaju sceny, które pojawiają się wokół nas. Warto też zastanowić się nad tym, jakie mamy wobec nas i wobec fotografii oczekiwania, ponieważ niektórzy będą starali się uczynić z fotografii swój zawód. Innym wystarczy tylko radosne hobby. I wówczas też jest istotny wybór ścieżki, którą będziemy podążać, ponieważ są rodzaje fotografii, w których zarabianie jest zdecydowanie łatwiejsze, a są takie rodzaje fotografii, w których o przychody jest bardzo, bardzo ciężko. Pamiętaj, że wybór rodzaju fotografii, którym będziesz się zajmować, należy przede wszystkim do Ciebie i nikt takiego wyboru nie dokona, nie powie Ci, że akurat ten rodzaj fotografii warto uprawiać, a innego nie trzeba w żaden sposób dotykać. Po prostu trzeba, tak jak powiedziałem, spróbować jak najwięcej, zastanowić się nad tym, co nas najbardziej pasjonuje, co nas najbardziej bawi i takim rodzajem fotografii się zająć. Bardzo dobrym elementem wpływania na nasze kadry jest zastanawianie się, jakiego użyjemy czasu ekspozycji. Nawet w tak prostym kadrze, który teraz widzicie, istotne jest to, czy będziemy posługiwali się długim, czy też krótkim czasem ekspozycji. Popatrzmy na dwa rozwiązania. Obecnie mamy stosunkowo krótki czas ekspozycji. Wykonam więc pierwsze ujęcie, a za chwilę wydłużę czas ekspozycji poprzez zastosowanie filtra całościowego, obojętnie szarego. Zastosuję obecnie ten system filtrów Haida, o którym Wam już opowiadałem. Link do tego filmu jest tutaj. Dobrze, teraz założę filtr polaryzacyjny, który mi pomoże w zabawie z odbiciami. No i teraz filtr ND.
tu mam o 10 działkach HV, to troszkę za dużo jest, nie wydaje mi się, żeby, ale załóżmy sobie 10 działek HV. Jak się bawić, to się bawić. Teraz uzyskuję znacznie dłuższe czasy ekspozycji i efekt jest drastycznie inny. Tutaj mamy 8-sekundową ekspozycję, tu mamy 6, a tu tę ekspozycję, którą wykonywaliśmy bez filtra, i tu mamy 1/1000, także bardzo, bardzo duże różnice. To jest tutaj znowu 1/80, czyli jak widzicie, możemy bardzo mocno wpływać na to, co się dzieje w naszym kadrze właśnie poprzez system filtrów. Teraz sobie przepłynęła nam kaczka ładnie przez kadr, ale z filtrem ND, rzecz jasna, robienie takiego zdjęcia jest bez celu. Może za chwilę zawróci i będzie wtedy możliwość wykonania ładnego. O, zawraca. No, zawróć i będziesz ładnym elementem kadru. Akurat zmieniałem obiektyw i ptaki sobie tu siadły na beleczce przede mną. Tak ładnie widzę je przez obramowanie z drzew. Trochę warto oczyścić delikatnie tutaj. Okej, dobrze. Będzie mi potrzebny też ten sam system. Dobrze, ale może na początek wystarczy sam filtr polaryzacyjny. Więc tutaj akurat do 2470 mam założony system magnetyczny, więc po prostu posłużę się tym systemem magnetycznym. Będzie po prostu szybciej. Tu jest magnetyk. Ok. Siup. Polar podłączony. No i można sobie teraz już przystąpić do kadrowania. No akurat przepłynęła żaglówka w chwili, kiedy pracowałem nad tym kadrem i ułożyło się to w całkiem ładny obrazek w postaci przepięknej tutaj linii wiodącej z tego konaru, który leży w wodzie, i żaglówki, która domykała ów kadr. Ok, teraz podepniemy sobie filtr magnetyczny. O, nawet nie wiem ilu, szczerze powiedziawszy, położyłem. Teraz wam powiem, ile to mamy. 6 działek HV, po to, żeby wydłużyć czas ekspozycji i odrobinę wypłaszczyć wodę wokół owego zwalonego drzewa. Bardzo namawiam was do eksperymentowania w każdej nadarzającej się chwili, do stosowania różnych wariantów ekspozycji, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o przysłonę, i takie weryfikowanie, co będzie jeśli. Ponieważ taka dziecięca ciekawość daje nam różne efekty, a w konsekwencji daje nam też odpowiedź na pytania w przyszłości stawiane, jaką ekspozycję muszę wybrać w chwili, kiedy mam na wykonanie zdjęcia bardzo, bardzo mało czasu. Teraz akurat ten motyw nie ucieka ode mnie, jest on stabilny, jest on konstans. Mogę w tym momencie bawić się różnymi ustawieniami, a potem w domowym zaciszu wybrać te ustawienia, które według mnie będą najbardziej korzystne. To jest właśnie ten element poznawania świata fotografii, o którym wam opowiadam podczas naszej dzisiejszej wędrówki po Warmii. Podczas zdobywania doświadczenia warto też eksperymentować z różnymi ogniskowymi, raz zastosować obiektyw długoogniskowy, przy kolejnym kadrze obiektyw, powiedzmy, standardowy, czyli w moim wypadku 24-70, a do kolejnego ujęcia być może warto zastosować obiektyw szerokokątny. Po prostu nie bójmy się zmian, nie bójmy się eksperymentów, nie bójmy się stosowania różnych narzędzi, bo każde z narzędzi da nam inne rozwiązanie i w konsekwencji nasze zdjęcia też będą bardzo różnorodne, odmienne i ciekawe.
Tutaj troszeczkę dalej też mamy ładne, powalone drzewo, które też może być intrygującym tematem do kolejnego kadru. Jest przepięknie zanurzone w wodzie. Zobaczmy, czy stanowi jakąś... O, jest podcięte przez bobry. Widać, że tutaj bobry też grasowały. Ładnie układa się w wodzie, ale już jest za dużo światłocienia. Według mnie, które będzie ciężko pokazać. Popatrzmy sobie dalej, co tu jeszcze. Tu już się zaczynają trzciny. Już wielokrotnie Wam opowiadałem o tym, że nie każde potencjalnie wyglądające na dobre ujęcie takim się stanie. Podobnie jest tutaj. Już troszkę zmienia się po prostu światło i ono będzie kłopotliwe do optymalnego wykorzystania w tym ujęciu. Jak zwykle zachęcam Was do pozostawiania komentarzy pod filmem, lajkowania, subskrypcji i zachęcam Cię także do wspierania mojego kanału poprzez serwis Patronite. Link jest pod tym filmem. Dziękuję Ci serdecznie i do miłego zobaczenia już wkrótce w następnym filmie. Cześć!